dobry, witamy z Kawusią. Mamy godzinę 4:45 praktycznie. Legionowo się budzi. Chyba gdzieś to autobus jakiś słychać. Jedzie, jedzie. Ruszamy gdzieś za godzinkę w stronę Mielca. Kinia teraz rzęsę maluje, ja jeszcze kawka na drogę. Na razie pochmurno, jak widać, Warszawy w ogóle nie widać. Legionował się budzi. Jest i Miśka. No dzień dobry, dzień dobry. Tu musimy patrzeć. Nie tu, tylko tu do kamery. Tu żeby nas cześć, widzieli Dubaski. To. Miśka już ustrojona, proszę. Mieliśmy wstać o 5:00. Budzi. A wstaliśmy po 4:00. Ja już po 4:00 się obudziłem sam, już człowiek wyczekiwał na ten wyjazd. Ja zaraz lecę się szykować, jeszcze coś zjem. Ja już zjadłam bananę. Ja nic więcej nie będę jeść. Ja banana to na drogę wezmę jeszcze. Ja nie będę już jadł. Ja będę głodny jeszcze. Nie wiem, to później będzie ssało. Teraz zrobiłem kawę na drogę. Na razie pochmurno, upału nie będzie raczej. Dobrze. Dobrze. Bo my mamy klimatyzację. Korbo klimę mamy. Miśka już gotowa, ja nie. Ja zaraz się szykuję, także szybki dymek i... Jaki dymek? No co, no zobacz jaki dym za oknem. No, co ty mówisz w ogóle? Szybki. Nie mów. Pa! Pa! Hej kochani. Hej ja. Jesteśmy w windzie. Kawuja na drugie zrobiona. Męż robi pyszną kawkę. Idziemy Słodziutka. Zaraz do samochodu, zaraz zobaczę jak nas popakował, bo nie wiem, nie widziałam. Jak co? Jak nas popakowałeś. Bardzo ładnie. Dużo miejsca. Widzimy się zaraz w samochodzie. Pa! Tak. Czeka na nas. No i jak spakował? Kluczyki. O matko, poczekaj. Kluczyki? No nie wiem. Dawaj. Dziękuję. Zobaczymy. No, ciuszki na wesele wiszą. Słoneczka. No i co? A gdzie mamy picia? Kawę tylko. A gdzie są picia? No jedno co, picie daj z przodu. No tak jedno, no przecież nie będę w trakcie drogi do tyłu się przesiadała środkiem. Zaraz się usadowimy. Wyłącz mi. Dobra, jak się usadowimy, to się odezwiemy. No. Słoneczka, 5:25. Dobry czas. A mieliśmy wstać o 5:00. No, ale nie to mamy spać, lepszy czas. Słuchajcie. Pokazuje nam 304 km do Mielca. Aha. 304 km do Mielca i tak będziemy robili postoje. Niby 4 godziny 16, no sporo niby, nie? Ale no chcemy to... jechać sobie powoli, wcześniej być. Może Miśka coś sobie jeszcze kupi. Może sobie kupię. Gdzieś a może drodze. Coś sobie zwiedzimy po drodze. Gdzieś mamy czas. Tak, nie na spokojnie nie spieszymy się. Słuchajcie, a pamiętajcie. Nie spieszmy się. Tak jest. Dobra, to buziaki, to co, ruszamy, tak. Ruszamy i kolejne. Kolejne nasze przeżycia z drogi. Tak. Już po drodze. No tak. Zaraz się widzimy. No i jedziemy. Jedziemy. Jesteśmy. Słuchajcie, zaraz także rań, FSU Warszawa. I sobie powolutku śmigamy. Jest. No tam się nie spieszę. Tak jest, słoneczka, ale wiecie co? Chcemy wam bardzo podziękować. Za to, że jesteście z nami, że nas oglądacie, dajecie łapki, subiki, komentarze. Za 500 metrów skręć w prawo zjazd. Dziękujemy wam. Pyknęło nam 4 miliony wyświetleń, słoneczka. 4 miliony wyświetleń. To wszystko dzięki wam. Dzięki wam. Mamy tu w prawo. Oszą mamy tu w prawo. Jak będziemy dojeżdżali do lotniska, będziemy może uchwycimy jakiś się starali wam nagrać jakieś fajne widoczki właśnie, ale nie wiemy czy będzie startował, czy będzie lądował, czy w ogóle coś będzie, nie? Zobaczymy. Miśka więc... będzie patrzyła, bo ja kieruję. No mężusz kieruje. Zaraz wisełka, może wisełkę jeszcze nagramy, co? Jak tutaj u nas przez Wisłę przejedziemy. Wyłania się Warszawa w chmurach tam w oddali, widać coś? No tak, widać. Nie za bardzo, wiesz?
była Ania. Dzisiaj Miśka operator, także Miśka. Ja nie umiem kamerować. Kręcie. No, wisełka. Jedzie. Dzisiaj do Mielca, a za tydzień do Kamieni. Tak jest. Szybko zleci. Dokładnie. A zamknął okienko. To my lecimy. O! Tu piękne. Tu mamy. Jedziemy w kierunek Mielec. Jedziemy. No. Jedziemy. Coraz bliżej lotniska. Wow. No i widzisz. Ale w dziurę wjechał. No wjechał. A na mnie gada, jak ja prowadzę. O, zjazd Konotopa, to jest nasz zjazd. Po bokach same magazyny. Idzie chmurka. Będzie padało chyba, wiesz? Chyba coś pokropi. Tak mi się wydaje. Ale my wolimy w podróży chłodniej niż taki upał skwar. Wolimy, lepiej się czujemy. Ja zjadłam dzisiaj tylko banana, mężu zjadł kanapkę, ale on zaraz będzie głodny. To pewnie też. No ja pewnie też. Mi to się bardziej będzie chciało, słuchajcie, kawy. Za 600 metrów zjedź w prawo. O. Za 600 metrów. Mamy kawunię w termosiku, męż zrobił. Więc sobie górą będziemy poleci. Pić kawuniczki. Reszta leci na jeszcze sprawdzimy, co mamy tam po drodze ciekawego. To może gdzieś zajedziemy, coś wam pokażemy, zobaczymy, jak to będzie. Na pewno jak zajedziemy do Cyziówki, pokażemy wam nasz pokój. Pokażemy, tak, okolice. Tak jest. Kinia ma jeszcze w planach sobie może coś kupić, jakąś kieckę. Zobaczymy. To może właśnie w Mielcu. Może w Mielcu, może wcześniej. Zobaczymy. Bo naprawdę jest 5:58. Mamy dobry czas. Chcemy Warszawę tu przejechać, zanim ktoś zanim zacznie. Bo zobaczcie, po 5:00, a już jest ruch naprawdę duży. Jakbyśmy wyjechali przed 7:00, byśmy wszędzie stali w korkach, nie? Więc chcieliśmy to po prostu przejechać. Teraz chociaż się bez. Jedzie, jak jeżdżę do pracy, wyjeżdżam za 5:06, jest ok, jadę pół godziny. Wyjechałam kiedyś 10:06, jechałam ponad godzinę w korkach, więc tutaj 15 minut, 10 minut robi bardzo dużą różnicę. No, tak jest. To co, jedziemy, nie? Jedziemy, kochani, widzimy się dalej. Tak. Naszymi poczynaniami. Także. Mężuś, skup się na drodze. Ja się skupiam. Widzimy się na Okęciu. Jeszcze pokażę, poczekaj. Widzimy się na Okęciu. Z Okęcia byśmy 50 minut widzieli samolotem do Rzeszowa. Daj mnie spokój. Nie będę latać samolotem. Kinga tylko do Liverpoolu lubi latać. Daj mnie spokój, nie będę latać. Godzinka 6:30, jedziemy godzina 7. Aha, ja wam pokażę sobie. Już było takie fajne, porosły te. Deszcz pada, wiecie? No. Martwiliśmy się upał, a jest fajnie płodno. I tak. A Łukasz, głodny jestem. Dopiero godzinę jedziemy. On nie no, śmiejesz. On już jest głodny, słuchajcie. Śmiejesz. Ja nie. Fajna droga. Będziemy tędy jechali w październiku. W październiku jedziemy. Tak, na Kraków. Na Kraków, Sandomierz. Pierwszy kierunek to będzie Sandomierz. Przystanek nad Kadmi. Jedziemy do Sandomierza. Ze szpakami. Bo tak słychać szum. Szum kaczma u Jakuba. No mówiłam, że on gdzie jedzenie zobaczy, to oczy mu się świecą. Ja tylko no. Się będę rozglądał, gdzie tu jakieś kaczmy. McDonalda, KFC, widział KFC? To już oczka się świeciły. Godzinkę dopiero jedziemy. Ja zjadłam banana i żyję, a ty zjadłeś kanapki dwie. Nie, na razie też. No Mielca pokazuje nam 225 km. Mhm. Niby mamy 3 godzinki. Fajnie. Na razie fajnie, bo przejechaliśmy tą Warszawę. O tą Warszawę najbardziej. Nie lubię tych korków, wiecie. Fajnie, że się udało przejechać w miarę sprytnie, wolałem dojechać co wcześniej. Nigdzie się nie spieszymy, mamy czas. No właśnie, a jeszcze... Do hotelików puszczą nas dopiero tak naprawdę od
pewno zahaczymy. O, chciałeś tą tablicę? Chciałem tą tablicę. Ale ty chciałeś zdjęcie? To no, zrobiliśmy potem. Kolejną. Więc co? Chyba Ostrowiec Świętokrzyski będzie po drodze grany, nie? No bo teraz co? Najpierw mamy Radom. Ja nie wiem, czy gdzieś zjedziemy sobie na Radom. Nie, na Ostrowiec. Nasza bliska Natalia jest na pewno z Radomia. Pozdrawiamy jej. Natalia, pozdrawiamy. My jedziemy. Za 3 km zjedź w prawo. Jak ładnie nam za 3 km zjeżdżamy na Radom. No tu znowu zobacz, jak fajnie to rośnie, nie? No. Jak to tak fajnie obrosły te ekrany. Lepiej tak, bo lepiej tak chyba. Ładnie to wygląda. Zjeżdżamy za chwilę kierunek Radom. Taką sobie trasę obraliśmy. Mogliśmy jechać przez Kielce. Ale... I jechać cały czas tą drogą. Dzisiaj wybraliśmy tą drogę. Ale mąż wybrał drogę. Mąż kieruje, więc mąż wybrał. Bo ja nie wybierałam. A ty jak byś jechała, to co? Na Kielce. Ty byś pojechała na Kielce? Ale jedź już na Ostrowiec. Może gdzieś zjedziemy na bok. To jest ciągle nie wiadomo. No właśnie. To jest ciągle nie wiadomo. Więc jedź tak, jak masz sobie ustawione, jedź. Ja bym pojechała na Kielce. Za 600 metrów zjedź w prawo. Powiem wam, że ja się już robię głodna. Co? Naprawdę. Ja miałem być pierwszy. Ja wiem, ale naprawdę. 7-3-5, bo to zjedź w prawo. Ty tutaj. Ja miałem tu być zjeżdżamy. Głodna. Zobaczymy, jaka teraz będzie droga. Piękna, ładna. No, by. Na Kielce by była cały czas taka jak tu. Ale jedziemy jak mąż chce. Jedziemy, zobaczymy, zwiedzimy trochę Polski. Do Ostrowca zajedziemy? No, bym właśnie gdzieś sobie tam, nie wiem, czy koło tu Radomia zrobił jakiś przystanek pierwszy. Troszkę nogi rozprostował. No właśnie. Zobaczymy. Kawkę łyknął, mamy kawkę zrobioną. Właśnie, mi o to chodzi. Kawusi bym się napiła. Kawusi sobie łykniemy. Tak jest. Przejeżdżamy przez Radom. Hejo, hejo, 2 godziny hejo, hejo. W trasie. Zobaczcie, bardzo. Biedronka po drodze. Odkąd? No, był Lin. Walczą. Odkąd ruszyliśmy, no to mamy prawie 2 godzinki. I mi się chce postoju. No, misi chce się postoju. Mi się chce postoju. Ja tu miśce. Ja muszę nogi wyprostować. Szukaj jakiegoś środka, może kupimy jakąś zdrapeczkę gdzieś tutaj w Radomie. Jak nie, to na powrocie, no. No tak, bo w Ostrowcu tak, pewnie. Tak sami to jedziemy. Jest za wcześnie, jest 7.24. Tak sami to jedziemy pierwszy raz praktycznie przez Radom chyba. Ja tu nie kojarzę, żeby tutaj gdzieś się kręcił. Wiemy co, gdzie i jak. Więc wyjedziemy z Radomia i szukamy pierwszego lepszego postoju. Pokażemy się na postoju. Tak jest. Pochmurno, troszkę popadało. Cały czas, tak samo jest, cały czas. Odkąd wyjechaliśmy, to ale tak jest. Nie ale dobrze. Tak, wolimy trochę chłodniej niż w tych upałach, wiecie. Ha, ha. Oj, poczekajcie, jak to się przekręca. Postój. No właśnie, odpoczywamy, wyprostujemy trochę nogi, bo się zasiedziliśmy 2 godziny, ja nie przyzwyczajona. Pół do ósmej. Ustaliliśmy sobie zaraz do mnie. Łuki je banana. Z owocówki. Czekaj, muszę gdzieś iść wywalić, ty. Ej, słuchaj. A gdzie pójdziemy? Tam? Czy gdzie? No, gdzieś tyłu. Tam pójdziemy, tam pójdziemy, ja wam pokażę, gdzie pójdziemy. O, tu pójdziemy sobie. Tak. No tu też miał kosz, a poszedł. O, tam poszedł. Zobaczcie, poszedł do kosza. Ej, no chodź!
No i zobacz, no, no. Idziesz? Chodź, zamykasz samochód? Zamknięty. Zamknąłeś już? No. No to masz. Dawaj mi to. Ja muszę jechać. Dawaj mi to. Przekręcimy was sobie tu. O. Nie na mnie teraz. Co nie na mnie? Na ciebie, na ciebie. Chwilę się rozprostujemy. Mamy dobry czas, mamy sporo czasu. Fajnie jedzie, idzie podróż. Fajnie chłodno, ja tam lubię się tam pocić. Jak każdy chyba. Stanęliśmy sobie na krótki postój. Misiu, jak ty pięknie wyglądasz. Pazurki zrobione, pomalowane. Co ty pokazujesz takie rzeczy? Co ona tam chowa? Takie brzydkie rzeczy pokazuje. Co ona tam chowa? Mówiłem, tu miejsce jechaliśmy przez ten Radom, to mówię, spoglądaj na lewo, na prawo, może gdzieś jakiś ten punkt lotto znajdziesz. Nie będziemy specjalnie stawać i w centrum jechać. Może w tym Ostrowcu sobie gdzieś staniemy, popatrzymy. Może ty coś wyhaczysz po drodze? Ale dobrze stanęliśmy. Powiem ci, no. Głodna jestem. Zjadłeś banana, to lepiej? No trochę lepiej. Mamy jakieś ciasteczka, wzięliśmy na podróż. Może dopiero do tego Ostrowca i tam coś zjemy. I tam zjemy. Coś chyba zjemy. Będziemy jakiś sobie. Obiad. Na obiad o 9 rano. Chyba na jakąś bułę. Na jakieś śniadanko. No dobra. Chwila postoju i zaraz ruszamy. Pa. Pa. Idziemy na Orlena. Ciekawe, czy tam mają zdrapki. Miśka mówi, że nie mają. Zobaczymy. No i co? Kawunia? Kawunia. Kawunia. Byliśmy na stacji. Hot doga opędzowali. Na pół? Na pół, bo Miśka całego nie chciała. Głodnie, a jednego hot doga. Miśka całego nie chciała. Czekajcie, kawę weźmiemy. Kawę weźmiemy. Kawusia w domu zrobiona. To w domu, na drogę. Ale po czym ci ten zapach do samochodu fajny. Fajny? Swoja to swoja. Miśka jeszcze pewnie dziabnie. I co masz? Kawusie? Już otworzyłeś? Kawusie mnie zalej nią. Na gorąco? Ciepła, fajna. Fajna, fajna. Jedziemy teraz na Ostrowiec Świętokrzyski. Tam sobie staniemy. Tam gdzieś... Nie leci. Będzie leciało. Otwarte. Otwarte. Zrób tak, żeby leciało. Trzeba trochę przechylić. Tam sobie staniemy w Ostrowcu. Pochodzimy, zobaczymy co tam. Poszukamy jakiejś kolekturki. Poszukamy jakiejś kolekturki w Ostrowcu. Nie mówię pa. No, no to pierwszy nasz taki vlog, więc się uczymy tych się. Vlogów. Jak słuchajcie, będziemy jechali do Kamili, to będzie lepiej. Nam wszystko. To będzie lepiej. No, to buziak. No tak. No, i co? I znowu się żegnam. No i właśnie. A zaraz nie wracasz. Żegnam się. Zaraz wrócę. No właśnie. Jeszcze mamy tak około 20 km do Ostrowca Świętokrzyskiego. Fajne widoczki, góry, dolinki. Tak, u nas to tak płasko w tej fajne Warszawie, klimaty nie? Tutaj, tak. Płasko u nas pięknie. W Warszawie, a tutaj są tak piękne widoki, że aż się rozbudziłam, bo oko przymkłam. Przymkłam oko troszkę. Miśka po aviamarinie. Tak, ja musiałam aviamarin wziąć, bo ja mam chorobę lokomocyjną, ale jak prowadzę samochód? Nie mam. Ale nie prowadzę, więc sobie wzięłam w razie czego. Tak ale trasa, droga, super, przyjemna. Bardzo fajna. Zobaczymy jak dalej. I oby tak dalej, nie? Co, zrobimy sobie przystaneczek w Ostrowcu, tak. Jakiegoś punktu lotto. Zobaczymy sobie właśnie. Może weźmiemy na jakieś odcineczki. Odwiedzimy sklepy, zobaczymy, coś. Zobaczymy. Mamy chwilkę, mamy tak. Mamy spory zapas także. Znowu pod górę i w dół. Zobaczymy co będzie za górką. Deszczyk kropi. Kropi deszczyk, fajnie. O, zobacz jak pod dali fajnie widać. O, no nie no, naprawdę. Eleganckie. Elegancko. Tu jak w dole, zobacz jakie fajne. Oko mi łzawi, zobacz.
popatrz na mnie. Dobra, i wjeżdżamy znowu pod górę, zobaczymy czy... Częsie. Kamienne. Wycieraczki, bo nic nie widać. O matko, ktoś miał kupić wycieraczki. Ja nie powiem kto. Ktoś miał kupić, wymienić. Jak trochę pochodzą, to już tak nie skrzypi. Tak, na pewno. Jak deszcz mocny pada, to tak nie słychać, ale to jest do wymiany już. No właśnie. Może w Ostrowcu. Miny robi. Może w Ostrowcu kupimy. Opatów, Ostrowiec 18. No mówiłam koło 20. Koło 20. Nie, tą kawę to chyba duszkiem zaraz wypiję, bo mi się oczy zamykają. Słuchajcie, no wstaliśmy o 4 rano, jest 8.35. My też jesteśmy takie, wiecie... My wolimy w nocy posiedzieć, a rano spać. Ale ja nie mogłam spać z tego przeżycia, że tyle kilometrów i w ogóle fajne wesele. Pan młody jest z naszej rodziny. Z naszej strony. Tak. Pannę młodą poznaliśmy. Super, Kasiu, pozdrawiamy. Więc jedziemy na piękne weselicho. Będziemy tańcować 3 dni. Będziemy. Zaczynamy dziś. Tak jest. No i jest godzinka 9. Dojechaliśmy do Ostrowca. Dobraliśmy sobie jako tutaj parking. Stanęliśmy pod Lidlem. Tutaj miejsce się skojarzyło. Te czerwone z tyłu, jakaś fabryka chyba, ale miejsce się skojarzyło z... stacją PKP. Może ja się mylę, ale mi to wygląda na jakąś fabrykę starą. Może przejdziemy się, zobaczymy. Gdzie ta Miśka tam poszła? Czekajcie, przekręcę. O, Miśka poleciała. Poszukamy za chwilę sobie gdzie. Ja bym chciał stąd drapeczki jakieś kupić. Hello, hello, idziemy po drapeczki. Może uda nam się coś tutaj wyrwać. Którą mamy godzinkę? Pół do 10. Idziemy na poszukiwania lotto. No i dobra, mamy lotto. Mamy. Słuchajcie, było na mapach Google'a i jest. Mamy punkcik, idziemy, zobaczymy, co tu ciekawego mają. Może jakieś piękne zdrapeczki przywieziemy do domku. Poczyniliśmy pewne zakupy. Przemiły pan Krzysztof, a teraz idziemy dalej. Kinia mnie ciągnie do kolejnego sklepu. Zobaczymy, co tam Miśka wyczai. Niespodzianka. No i jesteśmy w autku. Miśka się tutaj pakuje. Ojej, tak. Ty już nawet pasy zapięłaś? Ja już. Właśnie niepotrzebnie, bo słuchaj, chowam te. Lotki kupione. Lotki kupione, kilka zdrapek u pana Krzysztofa na ulicy Iłżyckiej. Byliśmy w takiej małej kolekturce. Puściłam 4 duże z plusem, wiesz? I multi promocyjne 6. 2 zakłady na 2 losowania. Ale to zobacz, dzisiaj jest piątek, a jutro mamy weselicho, to może jeszcze coś w dniu wesela ten. No kupimy tam, tak. I coś tak, puścimy. Tak. Pogoda dalej nie rozpieszcza, trochę zaczęło mrzeć. Mrzeć. Miśka mówi, dawaj, jedziemy dalej. Ej, także... a gdzie mój telefon? W torbie miałaś. No wiem, ale gdzie? A tak, jest, dobra. Także mam. Chyba kierujemy się do Mielca już. I tam w Mielcu dalej się do was odezwiemy. No obiadek zjemy, bo to już będzie gdzieś koło 12, bo my dzisiaj pochodziliśmy trochę tutaj. Trochę pochodziliśmy. Ale będzie około 12, to pójdziemy coś zjeść, co? Zobaczymy, co pysznego w Mielcu podają, kochani. I dopiero pojedziemy dalej. Także widzimy się w Mielcu. No lecimy dziewiąteczką. Jesteśmy w Opatowie. To jest jakiś kościółek chyba, wiecie? Święty Marcin patronem. To kamienica jakaś, nie wiem, czy to jest kościół. Stare Ziemia, miasto brama pewnie. Warszawska, kolegi od świętego Marcina. Proszę, no, proszę. Widzisz. Lecimy. Coraz bliżej, mamy teraz 75 km do Mielca i mężuś. Jedziemy do fajnej karczmy. Do karczmy, jak ona się zwie? Karczma Polska w Mielcu. Ładnie to wyglądało. Mężuś powiedział, że tam jedziemy na obiad.
Tak jest. Od 11 czynna, więc na spokojnie, bo już jest za 15. O, patrz jaki fajny misiek, jaka fajna skania. No, nagraj tu pana, nagraj pana. Słuchajcie, i tam będziemy gdzieś koło 12 pewnie, więc akurat na obiadek, nie? Zobaczymy, co będziemy pysznego jeść. Będziemy w południe, więc sobie zjemy. Jak fajnie. Pozwolą, to wam pokażemy. Pozwolą. A jak nie pozwolą, to po cichu wam pokażę. No pięknie jest. Super. Co? Zauważyliśmy, że tu nie ma w ogóle takiego dużego ruchu jak u nas w Warszawie, mimo tego, że jest godzina już 12. To zobaczymy tak, w samym Mielcu jeszcze. No to tak, ale tu jest tak przyjemnie, fajnie. Przyjemnie, pusto, ale pięknie tu jest, powiem wam. Za sobie wykręcę, stanę tutaj tyłem. Ja się odepnę już. No i mamy naszą karczmę, idziemy na obiadek. Pójdziemy na obiadek, zaraz wam pokażę. Zobaczymy, co nam pięknego ugotuje. Zaraz wam pokażę wejście, bo wejście robi wrażenie. Bardzo fajne. Czekaj. A, ja muszę to odpiąć, misiek. To. Da, jesteśmy. O Jezus, nie dam rady, weź to odepnij. Dzień dobry. Dawaj mnie to. O, dobra. To okay. Weź. Poczekaj, nie zamykaj jeszcze samochodu, ja tylko tam... albo tobie dam. Ale tobie co, dam. Iść? No tam pokaż wejście, to bo ja tutaj za zróbmy chwilę... Zróbmy pauzę i zaraz tam. No to. Zobaczcie, jakie piękne wejście do karczmy polskiej.
Cudo. Mężuś już idzie. O. Idziemy jeść. Idziemy jeść. Fajne miejsce wybraliśmy. Bardzo. To ty wybrałeś. A, zobacz. Super. To stąd Wisła wypływa? Chyba tak. Ale rybcie, zobacz. Ale pachnie już jedzonkiem, co? Idziemy, zobaczymy, co tu dzisiaj polecają. Nie no, pięknie jest. Karczma, witamy. Hello. Pięknie, pięknie. Idziemy, nakręcimy. Piękny strumyk płynie. Mostek. Zobaczcie, jakie rybki. Ktoś nawet im kolbę kukurydzy rzucił. Tym ich chyba żywią. Cudowne. Dobra, co to Miśka mają pysznego, bo my głodni. Po trasie. Jest filet z indyka. My myśleliśmy o rybce. Dobra, wchodzimy do środka. Wchodzimy do środka. Dzień dobry. Zobaczcie, podkarpacki szlak. Wow, ale super klimacik. Kącik pod dobrym aniołem. Pod aniołkiem usiądziemy. No tutaj zobacz, stoisz pod aniołkiem. Miśka, zobacz do góry. Miśka to idzie nic nie widzi. Hello, kręcę. Miśka wybiera. Zobaczymy. No, jak będzie sandacz filet, to biorę. Pokażemy wam, czekajcie, muszę zmniejszyć tutaj stojaczek. A nie? Jak nie będzie, to wezmę rolatki ze schabu faszerowane pieczarkami. Miśka albo rybki weźmie. Albo sandacza, albo te rolatki. A ty? Tu mamy sandacze, pstrągi. Miśka myśli o rybce. Ja o rybce nie myślę chyba. Ja myślę bardziej o kotleciku. Albo mnie te drobiowe inspirują po kijowsku. Może ten z kością. Golonka nie. Ewentualnie te rolatki. Kochani. Zobaczymy. To pani, nie mogę. Pani się zapytam, jak ten sandacz tak, jest. Tak, tak. Miśka. Tak mamy, kochani, tutaj takie menu. Zupek nie bierzemy. Chcemy nie. Tylko drugie. Zupki, desery. Tu nieźle wygląda uczta dla czterech głodnych. Ocie pierun. Tak wygląda menu. No i karczma przepiękna. Przepiękny styl tej karczmy. Normalnie sporo aniołków. Fajny klimacik. Życie miodem słodzone. Posieka Macieja. Zobaczcie, ile aniołków. Jakie fajne. O, tam ktoś kotleta już bije, słyszę. Piec w głębi sali. No, fajnie, fajnie, fajny klimacik. Aniołków naprawdę sporo. Tu jest mój aniołek. A tutaj zobaczcie. Pod aniołkiem siedzi. Skruszka. Piękny klimat. To są poduszki, można się kimać. Co? Pojedzą. Nie, tu nie będziemy się kimać. Czekajcie, ja was tu ustawię. No dobra, sobie. Już pani. Pani gdzie? Nie, pani poszła do tych na dworzu. Bo się boi kamerki. Nie, pani pozwoliła nagrywać tylko nie siebie, także pani nie będziemy nagrywać. Nagramy samych siebie i zobaczymy, co dzisiaj wybierzemy, co zjemy. Są nasze rarytaski. Misia już nie wytrzymała. Moja rybka już nie wytrzymała. I już dziabnęła. Zobaczcie, jakie przepyszne, kochani. Misia się już uśmiecha, no, bo będzie jedzonko. Wam, że zapach. Ale zapach. Ja mam rolatki. Ale i na pewno jest przepyszne. Ja mam, kochani, rolatki z pieczarkami. Jak będziecie w Mielcu, słuchajcie. To karczma polska. Karczma polska. I same aniołki tutaj. My wam przesyłamy same pozytywne
energię, emocje. No i co? Mieszka już w dziabie. Nie chodzi, dam ci spróbować. No teraz! No, dawaj. Czekajcie. Sandacz. Ja jestem w Mielcu, aby jakbym był nad morzem. Lepszy niż nad morzem. Pyszno. Słuchajcie, pechota. I placuszki, mam racuszki z cukinii. Pyszno. Kochani, bierzemy się za pyszny obiadek. I potem kolejna część naszego vloga. My po pysznym jedzonku. Brzuchy pełne. Brzuszki pełne. Pełne. Kochani, zobaczcie. Piękna karczma, polecamy. Polecamy. Będziecie w Mielcu, naprawdę warto. Pyszne jedzonko. Pyszne jedzonko, fajnie. Fajnie. Najadam się. Chwila oddechu. Jedziemy łapiemy. Na Mielec. Jedziemy do centrum i zobaczymy. Ja chcę pojechać na stadion Stali Mielec, zrobić tam zdjęcie, nagrać kawałek tego muralu, widziałem. Fajny mural, Grzegorza Laty. Co jeszcze? Zobaczymy. Zobaczymy. Co tu pięknego, kochani. Można zobaczyć w Mielcu.